Harry Huff, Nathan Briggs czy Shulin Bergstein to biłgrajanie pochodzenia żydowskiego, którzy wyjechali stąd około 70 lat temu. Dziś mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Tam tworzą organizację, która zrzesza wszystkich Żydów pochodzących z Biłgraja. W tym tygodniu po raz pierwszy odwiedzili swoje rodzinne miasto. Przyjechali tu kilkunastoosobową grupą, nie kryli wzruszenia. Był to dla nich powrót do dzieciństwa, do świata, który przez wieki współtworzyli ich przodkowie. Opuszczali Biłgoraj z myślą, że prawdopodobnie nigdy tu nie wrócą. Zabrali ze sobą wspomnienia, obrazy, zapachy czy odgłosy rodzinnego miasta. Żyliśmy w Biłgoraju przez wiele pokoleń. Pomagaliśmy sobie przetrwać. Żydzi pomagali Polakom, Polacy Żydom. Żyliśmy razem, aż przyszedł diabeł i zniszczył wszystko. Zaraz po wojnie Żydzi stąd, którzy znaleźli się w Stanach Zjednoczonych, założyli organizację zrzeszającą wszystkich, którzy pochodzą z Biłgoraja. Reprezentanci tego stowarzyszenia w tym tygodniu odwiedzili swoje rodzinne miasto po 70 latach życia na innym kontynencie, w innej kulturze. Ale wciąż w sercach jesteśmy Biłgorajaninami. I zwracam się teraz do tych, którzy nas oglądają. Nie przejmujcie się opiniami, że pochodzicie z mojego miasteczka, które nie wyróżnia się niczym specjalnym. Nawet nie wiecie, jak wyjątkowe jest bycie stąd. Bo jeżeli ludzie, którzy przeżyli Holokaust, wciąż kochają i tęsknią za tym miastem, to wy, którzy nie przeżyliście Holokaustu, nie macie prawa ignorować zalet tego miasta. Docencie to, co macie. Jesteście wolni, macie szkoły, powinniście dziękować Bogu, że macie pełne sklepy i że nie ma już nazistów, którzy czyhają na wasze życie. Grupa Żydów spotkała się m.in. z burmistrzem miasta. Zwiedzali miejsca, które pamiętają sprzed lat. Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń. Minęło 69 lat, kiedy opuściłem Biłgoraj w wieku 8 lat. Więc moje wspomnienia są wyraźne. Moje dzieciństwo, moja pierwsza szkoła. To wszystko wiąże się z tym miastem. Bycie tutaj dziś jest jak powrót do domu. Miałem 4 lata, kiedy wyjechałem z Biłgoraja i chciało mi się wtedy po prostu płakać. Jesteście wszyscy bardzo mili i cudowni. Teraz nie chcę mi się płakać, tylko radować się. Chciałbym odnaleźć ulicę Szewską, gdzie się urodziłem. Szewska. That's where I was born. I want to see it. A ci, którzy się tu urodzili, przywieźli ze sobą swoje rodziny, swoje dzieci. To moja pierwsza wizyta w Biłgoraju, ale znam to miasto od dzieciństwa, ponieważ rozmawialiśmy o nim, o historiach z nim związanych. Cała rodzina wspominała to miejsce. Zawsze dyskutowaliśmy o wspomnieniach, zawsze rozmawialiśmy o wspomnieniach z moim ojcem, wujkiem. Przyjazd tu to coś, o czym zawsze marzyła moja rodzina. Bycie tu to spełnienie marzeń dla nas. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy tu być. Moi rodzice ciągle mówili o Biłgoraju. Wtedy wyobrażałam sobie ulice, po których chodzą konie, przy których stoją małe domki. Ale przecież wiedziałam, że żyjemy w 2008 roku i Biłgoraj na pewno się rozwinął. Ale mówiąc szczerze, dopóki go nie zobaczyłam, nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak bardzo. Dlatego czasem trudno było rozpoznać zapamiętane ulice i miasto sprzed kilkudziesięciu lat. Udało się jednak spotkać na przykład byłych kolegów ze szkolnej klasy. A Bergstein? To sklep, nie, to sklep galanterii. Rapaport, przybory i tak dalej.
W Biłgoraju my mieszkali w rynku, ulica Rynek 40 tu. Mój ojciec miał sklep galanterię. Ja nie widzę, teraz to ja nie widzę. Całkiem zmienione. Wiele z osób, których wojna zmusiła do wyjazdu, pozostawiło tu swoje rodziny. Dziś jest bardzo emocjonujący dzień. O Biłgoraju wiele opowiadał mi ojciec, który opuścił to miasto, jak miał 15 lat. Przeżył wojnę w Rosji. Kiedy wracał pociągiem, spotkał kolegę, który ostrzegł go, by tu nie wracał, bo grozi mu niebezpieczeństwo. Zostawił tu 5 sióstr i do dziś nie wiemy, co się z nimi stało. Szukaliśmy je przez Czerwony Krzyż, internet, próbowaliśmy wiele razy i wciąż nie tracimy nadziei, że może chociaż jedna z nich przeżyła. Słyszeliśmy, że jedna z sióstr została przygarnięta przez znajomego, który mieszkał jak ojciec przy ulicy 3 Maja 73. Wszyscy z gości powtarzali, że przyjazd do Biłgoraja był spełnieniem marzeń, powrotem do domu, a burmistrzowi miasta podarowali specjalną tablicę. Dla Biłgoraja, który zawsze jest naszym domem.